Jeśli potrzebujesz monet do FIFA, a także do wielu innych gier, zapraszam na supercoinsy.pl. Szybko, tanio i bezpiecznie. Cześć, dzień dobry. Cześć, to ja. Na YouTubie są ostatnio popularne challenge. Jest Condom Challenge, Cebula Challenge, nie wiem co jeszcze jest, ale są challenge. Ja też zrobiłem sobie challenge. Nie graj w FIFA Challenge. Challenge się udał, bo nie grałem w FIFA, ale teraz już gram i robię draft. Robię draft, więc zacznijmy go. Jaki draft dzisiaj zrobię? Nie mam pojęcia. Zróbmy tak. Wybiorę sobie kapitana i pod niego zbuduję cały draft. Także wybieram kapitana i buduję draft wokół tego jednego zawodnika. Myślę, że to będzie spoko. Czegoś takiego jeszcze nie było. A pod spodem piszcie pomysły na draft, bo ostatnio nie było za bardzo dużo pomysłów, także piszcie wasze pomysły na draft. Mam nadzieję, że będzie sporo. Moi drodzy, ale zanim zaczniemy grać, mam do was prośbę. Tu jest mój Snapchat, w opisie jest nazwa, jeśli nie chcecie skanować. I wejdźcie, dodajcie mnie na Snapa i wyślijcie mi Snapa z numerkiem od 1 do 5. Za tydzień robię Snapdraft, także czekam tydzień na wszystkie Snapy od was. I gdy będzie ich dużo, to zrobimy Snapdraft. Także jeśli macie na Snapie, wysyłajcie mi Snapy. Jeśli nie macie, dodawajcie i wysyłajcie mi Snapy po to, żeby zrobić Snapdraft. Oczywiście film albo zdjęcie z numerkiem od 1 do 5. Czekam do piątku następnego, czyli macie cały tydzień na to, żeby mi tego Snapa wysłać. Także czekam. A tymczasem zobaczymy, co tutaj się trafi. Najpierw formacja. Czy taką formacją? W sumie taką jeszcze nie grałem. Niech będzie 4-3-3 z fałszywą dziewiątką. Mogę tego żałować potem, ale... No dobra, niech będzie. Niech będzie Bale 90 overall. To jest spoko karta. To jest bardzo fajna karta, Bale 90 overall. Także niech będzie on. Idziemy na sam koniec. Wybierzmy od końca, zobaczymy. Okej, 9-7 Ronaldo, niech będzie. What the fuck. 9-2 Neymar czy 9-6 Messi? A niech będzie Neymar 9-2 Messi. Zobaczcie jakie karty. 9-9, 9-2, 9-7, 90. Wow. Okej, tu nie mam pojęcia kto. Niech będzie Dean z Romy. Wiecie co? Wezmę Griezmana, bo jest dobrym napastnikiem i niech będzie Griezmann. Okej, Oblak. Dobra, spróbujemy Royce'a tym razem. Tutaj niech będzie ten San Jose. Zaryzykujemy trochę. A tutaj okej, tu Coutinho niech będzie. Delabella. Niech będzie on. Tutaj niech będzie Hut czy Hat, nie wiem, ten z Leicester ziomek, mistrz Anglii. Niech będzie Rufier. Teraz proszę kogoś z ligi. Luju. Z ligi hiszpańskiej chciałem. Jest Team of the Year. Team of the Season, przepraszam, Czech. A to niech będzie Petr Czech. Filipe Luis. Tym razem, niech będzie Smalling. What the fuck? Okej, Alderweireld. Niech będzie Team of the Season tego zawodnika. Niech będzie Trippier. Co to jest za... Jakieś dziwne, takie jak Manchester United to logo. Dziwne. Okej, niech będzie Mikel w sumie. Spoko. Niech będzie Bruno. Di Maria. Wiecie co, weźmiemy sobie Martiala. I tutaj ostatni zawodnik to N'Golo Kanté. Tak jest. No i tak ten skład wygląda. Team of the Season. Raz, dwa, trzy karty Team of the Season. Czech, Alderweireld i Kanté. Team of the Year Messi.
i reszta to informy tak naprawdę, także fajny draft. Ocena składu 88, 94 z grania, jeszcze menadżer, najlepiej z ligi angielskiej jest, weźmy sobie może Mourinho, ok, 88 i 96, także prawie draft 190, prawie, 184 draft. No niech będzie. Wiem, że teraz draft 190 praktycznie będzie zrobić trochę łatwiej można, no bo są te Team of the Season 90 ponad overall, także ten draft 190, który przedtem był praktycznie do zrobienia raz na milion, teraz będzie do zrobienia trochę łatwiejszy. Suka Bliad, gramy z Suką Bliad. Niech będzie Suka Bliad. No nieźle, Hummels między innymi, Iniesta, Team of the Year, Neymar, Team of the Year, Smalling, Czech i Hummels. Ciekawy skład. Bale, zająłem się taktyką, a on tutaj wszedł i strzela mi rzut karny, za chwilę to zrobi, chyba że obronię. Jest, dobra, teraz się zajmę taktyką. Okej, okay. Nice, spokojnie teraz, Felipe Luis, spokojnie. Nic z tego, dobrze. Poprzeczka, nie, dlaczego? No już, nie szalej, uspokój się. Uspokój się, Gareth, co ty robisz? Gareth Bale, no ty psie. No i piłka na Bale'a, dlaczego? Dobrze, Petr Czech, brawo, Piotrek, brawo. Dobrze. I teraz Griezmann. Zostaw mnie, chamie, dlaczego mnie ciągnąłeś za koszulkę? Jesteś chamski. Bale. Brawo, Piotrek. 1-0 masz, wystarczy ci, chłopie. Co jeszcze chcesz? Co ty robisz? Nie mam pojęcia, co się dzieje. Czuję się zgwałcony. Ale tak nie będzie. Tak nie będzie. No co ty robisz? Panie sędzio karny. Co on zrobił? Ciągnie mnie za koszulkę. Ten Griezmann się przewraca. Co się dzieje, panie sędzio? Gdzie jest sprawiedliwość? Gdzie jest prawo i sprawiedliwość? Halo? No czemu on to robi cały czas? No. Co się dzieje? What the fuck? Co? A ja czegoś tu nie rozumiem. Dlaczego nie ma faulu? Gdzie te faule są oczywiste? Dlaczego ich się nie odgwizduje? Co ty masz, cheaty jakieś? Masz cheaty na antysędzia? Antysprawiedliwość cheat? To jest niesprawiedliwe. No nie. Uspokój się, przestań. A dlaczego moi obrońcy uciekają od piłki? To jest coś nie tak. Okej, okay. 3-0 po pierwszej połowie. Wynik jest 8 strzałów, 8 celnych. What the fuck? Czy gość jest aż tak dobry? Alderweireld. Fuck sake, no nie wierzę w to. Ja już tego meczu nie wygram. O, przepraszam. Jest gol, także 3-1. Kto to strzelił? N'Golo Kante chyba, tak mi się wydaje. Tak, to jest Kante z Leicester. No dobra, dobrze, 3-1. Także gramy dalej. Jeszcze żeśmy nie przegrali tego meczu. Jeszcze dwie bramki do odrobienia. Czy to jest do zrobienia? Tak. Okej, okay, piłka do Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 3-2, nie! Jak on tego nie strzelił, nie wiem. To jest po prostu coś niesłychanego. No nie wierzę w to. Obijają się zawodnicy o swoje własne nogi. To wygląda jak liga okręgowa, jakaś czwarta liga w Polsce. Oczywiście moi przeciwnicy, znaczy moi zawodnicy. Dobrze. Griezmann. Ronaldo 3-2. Także jeszcze może coś z tego meczu zrobimy. 3-2. Brawo ja. Dziękuję. Dlaczego ja nie mogę przepchać Neymara, który jest fizycznie po prostu dramatyczny?
Nie mam pojęcia. Do Ronaldo piłka, do Ronaldo Cristiano Ronaldo odwal... No nie! No może było w piłkę, okej, okay, ale to jakiego on ma farta, że to się w pale nie mieści. Teraz pewnie piłka pójdzie do Royce'a i Royce strzeli bramkę. Albo dośrodkuje i strzeli bramkę. Royce... Uff. Teraz tak, Griezmann. Jest Ronaldo. Jest dobrze. No nie, god damn it. Foxy. Dobrze, teraz kto? Teraz Messi. Co to było? Dlaczego to nie wpadło do bramki? Co to był za mecz? Przegrałem w pierwszym meczu, ale takiego meczu jeszcze nie miałem. Nie wiem. Bardzo fajny draft. Szkoda, że nie udało się nim zagrać dłużej, ale to, co się stało w tym meczu, nie jestem w stanie tego zrozumieć, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć nawet. Co to się stanęło? Petr Czech, 9 i 5, okej. Okay. No, gówno. Dobra, otwórzmy sobie paczki. Otwórzmy, dobra, no, dobra. Moi drodzy, ale zanim zaczniemy grać, zniesmaczony, mam 6 paczek, otwórzmy je wszystkie, może trafi się jakiś toc, wątpię, no ale może, Mirante, okej, okay. To Quicks. Naprawdę, szkoda, po prostu szkoda tego meczu, bo mecz był świetny, tylko ta sytuacja, ostatnia sytuacja, którą miałem, powinienem ją strzelić, no i nie strzeliłem i odpadłem z draftu w pierwszym meczu, ale szkoda. Jakieś gówno spachić, spierdol. Moi drodzy, jestem smutny, bo znowu EA mnie wydupczyło z draftu w pierwszym meczu. Handicap istnieje, cheaty do FIFA istnieją, wszyscy mają cheaty. Każdy mój przeciwnik, z którym przegrywam, ma cheaty. Tak. A tak naprawdę nie wiem, co się stało. Szkoda, że nie ugrałem tego meczu. Miałem kilka dobrych sytuacji, które żeście widzieli zresztą na własne oczy. Nie wiem, przepraszam. Tak jak mówiłem na początku, dodajcie mnie na Snapie, żeby zrobić Snap Draft. Wtedy będzie spoko, bo będę miał po prostu od was numerki i będziecie decydować o tym, którego zawodnika wybiorę, a którego nie wybiorę. Zostawcie tu żabkę w górę, napiszcie komentarz, wejdźcie na Facebooka, a w tym filmie to wszystko. Ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach z FIFA, jak przegrywam w drafcie, przepraszam. No i to na razie, pa, cześć.